Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Afirmacje takie w rozumieniu tej praktyki pisania to jest po prostu przelanie na kartkę papieru takich zdań twierdzących, które opowiadają o historii, którą ty byś chciała, żeby się wydarzyła, jako już zaistniałą. Czyli jeżeli masz jakieś marzenie, jeżeli chciałabyś, żeby coś się wydarzyło w twoim życiu, tutaj trochę już wchodzimy w prawo przyciągania, ale to też psychologia nam o tym mówi, o tym mechanizmie działania, że jeżeli jest coś, czego byś chciała doświadczyć, to ubierz to w formę dokonaną i to sobie powtarzaj. To jako afirmację pisemną pisz po prostu w swoim dzienniku. Czyli jeżeli na przykład ktoś chce mieć, nie wiem, wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas, to afirmacją z takiej potrzeby, z takiego pragnienia jest: mam wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas. I są różne opinie na temat pisania afirmacji. Niektórzy uważają, że to jest jakiś new age'owy bullshit, inni są wielkimi fanami. Ja uważam, że to jest absolutnie genialne narzędzie. Oczywiście dopasowane do naszych potrzeb, bo jeżeli to, czego ja pragnę, jest bardzo daleko od tego, w jakim miejscu ja jestem. Jeżeli ja na przykład, nie wiem... Mam pięć domów. Mam, nie wiem, po prostu bardzo dużą, na przykład dużą wagę do wyrównania, dużą ilość kilogramów, nie wiem, 20, 30, 50, prawda? No to wiadomo, że mówienie sobie teraz, że ważę, nie wiem, 55 kilo, kiedy ważę 100, będzie... Nierealistyczne. Będzie powodowało taki mechanizm w głowie na zasadzie jasne. Wewnętrzna drwina, bo w afirmacjach jest ważne to, żeby umieć chociaż na moment się połączyć emocjonalnie z tym, co piszę na tej kartce. Czyli jeżeli ja sobie wyobrażam te pięć domów, jeżeli sobie wyobrażam tę idealną wagę, jeżeli sobie wyobrażam ten spokój i bezpieczeństwo finansowe, to moim zadaniem jest podłączyć się do tych emocji. Na moment, kiedy piszesz, że to jest moja... Poczuć. Jak piszesz, że to jest moja rzeczywistość, to pozwolić sobie poczuć to. Czyli to musi być coś, co jest dla nas po prostu osiągalne. Że jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście możemy to mieć z łatwością niedługo. Absolutnie. Możesz stosować afirmacje po to, żeby wpłynąć na to, czego doświadczasz, jaka jesteś, kim jesteś. Możesz stosować afirmacje, żeby... doświadczać więcej fizycznych rzeczy w swoim życiu, tego, co posiadasz i tego, co robisz, na przykład tego, co chcesz, żeby się wydarzyło, co chcesz zrobić, co chcesz, żeby było twoim udziałem. Więc to są jakby takie trzy kategorie. Jak ja się czuję, co posiadam i czego doświadczam, nie? I na pewno jest coś takiego, jakby... Znaczy tak, mój dziennik z afirmacjami w pewnym momencie zawierał przede wszystkim afirmację pod tytułem: jestem spokojna, jestem spokojna, jestem spokojna, jestem spokojna. To była chyba pierwsza taka afirmacja, która rzeczywiście u mnie po prostu zadziałała, tak? I myślę, że w ogóle fajnie jest zacząć z afirmacjami w takim obszarze, żeby sobie afirmować i żeby sobie decydować o tym, jak ja chcę, żeby mój następny dzień się potoczył. Jak ja chcę doświadczyć tego dnia. Jeżeli w danym dniu przede mną jest jakaś rozmowa na przykład, która jest dla mnie ważna, to afirmacjami, tym, że ja zapytam siebie samą, jak ja chcę, żeby ta rozmowa przebiegła dla mnie. Jak ja się chcę czuć podczas tej rozmowy. No, chcę być na przykład spokojna, pewna siebie, elokwentna, chcę znać odpowiedzi, chcę być pewna siebie, jakaś taka, no nie wiem, zbalansowana, to zastosowanie najpierw strumienia świadomości rano, a potem afirmacji, czyli najpierw wyciszenie sobie umysłu, posprzątanie w umyśle, a potem zasadzenie tego ziarna na zasadzie: dobra, to co ja teraz chcę, żeby się wydarzyło, myślę, że będzie miało genialny, genialny wpływ na nasze życie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.